Dzień dobry. Czy zdarzyło Wam się kichać, gdy spojrzeliście na słońce? Raz, czasami dwa razy, a czasami wielokrotnie? Zjawisko to ma nawet swoją fachową nazwę. Jest to tak zwany odruch kichania spowodowany światłem słonecznym, z angielskiego tak zwane acho. Ten odruch kichania występuje u co trzeciej osoby i jest dziedziczny. Czyli to, że kichamy na światło słoneczne, zależy od naszych genów. Zwłaszcza trzeba tutaj zwrócić uwagę, że słońce wpływa na nerw wzrokowy oraz na nerw trójdzielny zaopatrujący jamę nosową i w związku z tym upatruje się właśnie ten odruch kichania. Na tej samej zasadzie ma polegać na przykład kichanie spowodowane wdychaniem ostrych przypraw, takich jak na przykład pieprz albo ostra papryka. Czy istnieje alergia na słońce? Nie istnieje, ponieważ światło słoneczne nie jest białkiem, nie jest zatem antygenem, czyli w tym przypadku alergenem. Ale światło słoneczne może powodować, że niektóre związki chemiczne, które są w naszej skórze, a dostały się tam na przykład ze środowiska zewnętrznego, z pożywieniem lub w kosmetykach, tak zwane hapteny, ulegają przekształceniu w pełnowartościowe antygeny, łącząc się z białkiem. I wtedy może dochodzić już do reakcji alergicznej. Nie jest to taka alergia jak na przykład na pyłki drzew i kwiatów, gdzie cieknie nam z nosa, kichamy czy łzawią oczy, bo jest to pierwszy typ reakcji nadwrażliwości. Tutaj dochodzi do powstania czwartego typu reakcji nadwrażliwości, tak jak w alergii kontaktowej. A więc to te zmiany skórne spowodowane światłem słonecznym, czyli pęcherze, zaczerwienienie, wysypka, często pojawiają się dopiero po 24 albo nawet 48 godzinach po kontakcie ze słońcem, a więc nie od razu. Natomiast co nas uczula? Najczęściej leki. Antybiotyki, takie jak tetracykliny i ich pochodne, albo fluorochinolony, albo niesterydowe leki przeciwzapalne. Głównie ketoprofen i naproxen. Jeżeli zatem przyjmujemy NLPZ czy antybiotyki, to nie wolno nam się opalać. Po drugie, żywność. Ale co w tej żywności? Furanokumaryny. Furanokumaryny albo sesquiterpeny laktonowe, a wśród furanokumaryn najczęściej psoralen, bergapten czy na przykład ksantotoksyna, one, czy na przykład 6,7-dihydroksybergotamina, one faktycznie mogą nas fotouczulać. A znajdują się głównie w selerze, ale także w pasternaku i na przykład w owocach cytrusowych, a zwłaszcza w grejpfrucie, gdzie występuje 6,7-dihydroksybergotamina i naryngenina. Natomiast olejki eteryczne o nucie cytrusowej, czyli limonkowy, bergamotowy, grejpfrutowy, ale także na przykład anyżowy czy z arcydzięgla, również mogą powodować alergię skórną wywołaną światłem słonecznym. Dlatego jeżeli na przykład używamy olejków eterycznych bezpośrednio na skórę lub dezodorantów czy niektórych perfum, które zawierają takie olejki cytrusowe, to powinniśmy zachować ostrożność przy kontakcie ze światłem słonecznym. No i moi drodzy, oczywiście zioła, na przykład krwawnik i dziurawiec, anyż czy arcydzięgiel. Ale uwaga, herbata z dziurawca jest nieszkodliwa, ponieważ ona nie zawiera fotouczulającej substancji, hiperycyny i pseudohiperycyny. Natomiast szkodliwe są tylko ekstrakty alkoholowe z dziurawca, czy na przykład leki zawierające dziurawiec stosowane jako leki przeciwdepresyjne. Co ciekawe, dziurawiec jest na przykład w kroplach żołądkowych i dlatego niektórzy mogą być wrażliwi na światło słoneczne po spożyciu dużej ilości kropli żołądkowych. Trzeba czytać ulotki leków, ale jak również informacje zawarte na opakowaniach. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę, że również samoopalacze. Kwas paraaminobenzoesowy, tak zwany PABA, zawarty w samoopalaczach czy w niektórych kosmetykach również może powodować reakcję w kontakcie właśnie ze światłem słonecznym. Moi drodzy, według amerykańskich i japońskich naukowców, polscy piłkarze przegrali mecz właśnie z powodu fotoalergii. Oślepiło ich słońce i nie zauważyli bramki. Wykluczono bowiem na przykład śliskie boisko, błoto na trawie czy intensywne opady deszczu. Mój teść skomentował to jednym zdaniem. Polscy piłkarze są jak jądra. Biorą udział, ale nie wchodzą. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.